Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnej lekcji z cyklu zajęć języka polskiego. Moi drodzy, mówiliśmy niedawno o tym, czym jest równoważnik zdania, czym jest zdanie. Uczyliśmy się o różnych częściach zdania i dzisiaj będziemy kontynuować te tematy, ponieważ temat dzisiejszych zajęć to zdanie pojedyncze, a zdanie złożone. Zdanie pojedyncze, a zdanie złożone. Bardzo proszę, żeby taki temat lekcji znalazł się w Waszych zeszytach i za chwilę o tym sobie troszeczkę szerzej porozmawiamy. Czym jest to zdanie pojedyncze, czym jest zdanie złożone? Nic trudnego dzisiaj na pewno nas nie czeka. Myślę, że za chwilę wszystko stanie się zupełnie jasne. Zastanówcie się, co to takiego może być zdanie pojedyncze. Ale zanim w ogóle powiemy, czym jest zdanie pojedyncze i czym jest zdanie złożone, to też przypomnijmy sobie, co to znaczy, że jakieś wypowiedzenie jest zdaniem. Co ono musi w sobie zawierać? Pamiętacie? Musi zawierać czasownik w formie osobowej, czyli orzeczenie. Czasownik w formie osobowej. Czyli na przykład pływam w basenie. Czy to jest zdanie? Oczywiście, że jest, bo zawiera w sobie czasownik w formie osobowej. Pływam. Oni tańczą na scenie. To także jest zdanie, gdyż zawiera ten właśnie czasownik w formie osobowej, czyli nasze orzeczenie tańczą, tańczą. Do zdań podobne są bardzo równoważniki zdań, ale tutaj, jak pamiętamy, możemy je rozróżnić w ten sposób, że nie potrafimy wtedy znaleźć w takim równoważniku zdania właśnie tej najważniejszej rzeczy, czyli orzeczenia, czasownika w formie osobowej. A zatem, skoro przypomnieliśmy sobie najprostszą informację i najważniejszą, czym jest zdanie, to dziś możemy powiedzieć trochę więcej na temat zdań i właśnie zdanie pojedyncze i zdanie złożone. Zdanie pojedyncze, jak myślicie? To jest po prostu takie zdanie, najczęściej bardzo krótkie, ale czasem może być też bardzo długie. Zdanie, które zawiera tylko jeden czasownik w formie osobowej, czyli tylko jedno orzeczenie. Czyli pływam w basenie, to jest zdanie pojedyncze. Natomiast zdania złożone to są takie zdania, które zawierają więcej tych czasowników w formie osobowej. Pływam w basenie, jeżdżę na nartach i dużo spaceruję. Mamy kilka czasowników, kilka czynności, które zostały tutaj zaprezentowane, a zatem mamy do czynienia ze zdaniem złożonym, bo ono zawiera w sobie kilka tych właśnie czasowników w formie osobowej. Żeby jeszcze bardziej sobie to uzmysłowić, usystematyzować naszą wiedzę, otwórzcie podręczniki, te mniejsze do kształcenia językowego, na stronie 165. Otwórzcie te podręczniki i tutaj mamy taką niezbyt długą, fioletową ramkę, którą za chwilkę sobie omówimy. Dla tych, którzy nie mają przed oczami podręcznika, za chwilę też wyświetlimy tą ramkę w naszym filmie. Zobaczcie. A zatem zgodnie z tym, co już powiedzieliśmy, zdaniem pojedynczym nazwiemy takie zdanie, w którym występuje tylko jedno orzeczenie, jeden czasownik w formie osobowej. Na przykład Jacek ogląda film albo pada deszcz. Dwa pojedyncze, króciutkie zdania. Natomiast zdanie złożone składa się ze zdań pojedynczych, które nazywamy zdaniami składowymi. No właśnie, jedno bardziej rozbudowane, dłuższe zdanie, składające się z kilku tych mniejszych zdań, które mają w sobie czasowniki w formie osobowej, to jest zdanie złożone. Te mniejsze zdania, które składają się na duże zdanie, to są zdania składowe. Bardzo proste, myślę, że łatwo jest to zapamiętać, ale za chwilkę będziemy sobie to spokojnie tutaj ćwiczyć. Na pewno nie będziemy mieć już żadnych wątpliwości, o co tutaj chodzi. W zdaniu złożonym występuje tyle zdań składowych, ile jest w nim orzeczeń. Na przykład, Jacek siedzi w fotelu i ogląda film. Ile mamy tutaj orzeczeń, czyli czasowników w formie osobowej? Jacek siedzi w fotelu i ogląda film. Siedzi, to jest jeden czasownik, ale też jest drugi czasownik, ogląda. Wobec tego mamy dwa mniejsze, pojedyncze zdania, które składają się na zdanie złożone. I co je tutaj spaja ze sobą?
Skoro spaja, to pewnie jakiś spójnik. Spójnik w tym wypadku i. Jacek siedzi w fotelu, to jedno zdanie, i ogląda film. To jest drugie zdanie, króciutkie, pojedyncze zdanie składowe i oba one tworzą zdanie złożone. Czy my zazwyczaj, jak z kimś rozmawiamy, używamy zdań pojedynczych czy zdań złożonych? Różnie oczywiście, ale jeżeli chcemy, żeby nasza wypowiedź była bardziej taka pełna, żeby ktoś miał o nas jak najlepsze zdanie i wrażenie, dowiedział się też jak najwięcej dzięki naszej wypowiedzi, to oczywiście będziemy tworzyć zdania złożone, bo zdania proste będą bardzo takie króciutkie, lapidarne, hasłowe. Zgadza się? Co tu jeszcze mamy? Zdania składowe są połączone spójnikami, tak jak już powiedzieliśmy, lub oddzielone przecinkiem. Na przykład Jacek siedział, przecinek, patrzył w okno i myślał o wczorajszej pogodzie. To też jest zdanie złożone. Składa się już z więcej niż dwóch elementów. Jacek siedział, to jest jedno zdanie składowe. Po przecinku mamy patrzył w okno, to drugie zdanie, bo znów mamy czasownik w formie osobowej. I jeszcze jedno zdanie. I myślał o wczorajszej pogodzie. Tu też jest czasownik w formie osobowej. Skoro mamy trzy orzeczenia, to mamy trzy zdania składowe, które składają się na zdanie złożone. Jasne to wszystko? Mam nadzieję, że nie macie z tym trudności. A teraz spróbujmy troszeczkę poćwiczyć na konkretnych przykładach i mamy tutaj zadanie trzecie. Zobaczcie. Za chwilkę wykonamy zadanie trzecie. Jeszcze tylko przypomnę Wam, że chciałbym, żeby ta króciutka tabelka, którą przeczytaliśmy przed chwilką, znalazła się w Waszych zeszytach. Bardzo proszę, żebyście przepisali do zeszytów. Możecie na kolorowo, jak zwykle mamy to w zwyczaju, pozaznaczyć sobie te ważne elementy, tak żeby później tylko rzucić okiem, zerknąć i już wszystko sobie przypomnieć. Zadanie trzecie. Ono się składa z dwóch podpunktów. Pierwszy podpunkt to przepisz podane niżej zdania do zeszytu, a następnie przekształć je w zdania złożone. I drugi podpunkt, podkreśl orzeczenia. W zdaniach złożonych oddziel pionową kreską zdania składowe. I mamy tutaj przykład, wzór. Lubię odwiedziny Marysi. Naszym zadaniem jest stworzenie teraz ze zdania pojedynczego zdanie złożone. Lubię odwiedziny Marysi. Co możemy zrobić, żeby to przekształcić? I mamy tutaj lubię, przecinek, kiedy Marysia nas odwiedza. Wcześniej mieliśmy tylko jedno orzeczenie, teraz mamy już dwa, a wobec tego są już dwa zdania. Lubię, to jest jedno zdanie, przecinek, kiedy Marysia nas odwiedza. Odwiedza, to jest już orzeczenie drugiego zdania. Oba te zdania składowe tworzą razem zdanie złożone. To jest wzór, natomiast teraz zaczniemy już na poważnie. Słuchanie muzyki nie przeszkadza mi w odrabianiu lekcji. Słuchanie muzyki nie przeszkadza mi w odrabianiu lekcji. To jest niewątpliwie na razie zdanie pojedyncze, bo zawiera tylko jedno orzeczenie. Gdzie ono jest? Mamy zgodnie z punktem B podkreślić te orzeczenia. Gdzie jest to orzeczenie? Słuchanie muzyki nie przeszkadza mi w odrabianiu lekcji. Co robi? Nie przeszkadza. Jest to orzeczenie. A teraz spróbujmy przekształcić to zdanie w zdanie złożone. Spróbujmy zrobić z tego zdania dwa, które złożą się na złożone zdanie właśnie. Słuchanie muzyki nie przeszkadza mi w odrabianiu lekcji. Możemy napisać, kiedy słucham muzyki, nie przeszkadza mi to w odrabianiu lekcji. Czy może tak być? Może być. Mamy wówczas dwa zdania. Oddzielimy je przecinkiem. Kiedy słucham muzyki, przecinek, nie przeszkadza mi to w odrabianiu lekcji. Mamy wobec tego zdanie złożone. Oddzielamy też kreską pionową to miejsce, w którym te dwa zdania ze sobą się stykają, tak? Czyli kiedy słucham muzyki, kreska, nie przeszkadza mi to w odrabianiu lekcji. I kolejny przykład. Rozumiem twój smutek. Rozumiem twój smutek. Jak możemy zmienić to zdanie? Na przykład. Rozumiem, że się smucisz.
Czy sens jest identyczny? Tak, ale zdania już dwa. Rozumiem, to jest jedno zdanie, oddzielimy je przecinkiem i postawimy kreskę. Rozumiem, że się smucisz. Jest tutaj znowu orzeczenie drugie. Smucisz, czasownik. A zatem już mamy dwa zdania. I kolejne. Oczywiście podkreślamy dwiema kreseczkami nasze orzeczenia. Z daleka usłyszeli nasz śpiew. Z daleka usłyszeli nasz śpiew. Jak możemy przekształcić to pojedyncze zdanie w zdanie złożone? Jak zrobić z tego zdania dwa zdania składowe? Z daleka usłyszeli nasz śpiew. Z daleka usłyszeli, że śpiewamy. I wtedy już będzie śpiew rzeczownik zamieniony na czasownik śpiewamy. Zgadza się? Czyli z daleka usłyszeli, przecinek, i to jest jedno zdanie składowe, orzeczenie usłyszeli, po przecinku, że śpiewamy. My śpiewamy, że śpiewamy. I tutaj drugie orzeczenie, to oczywiście czasownik śpiewamy. W taki sposób przekształca się zdanie pojedyncze w zdanie złożone. Jak zauważyliście, możemy używać spójników, które mieliśmy w przykładach wcześniej, ale możemy też używać przecinka lub innych takich słów, które spajają nasze dwa zdania w jedno. Zgadza się? Spójrzmy wobec tego na kolejną stronę. I na stronie 166 mamy zadanie piąte, które również wspólnie zrobimy. Zobaczcie. Połącz zdania pojedyncze w zdanie złożone i zapisz je w zeszycie. Oddziel pionową kreską zdania składowe, możesz wykorzystać spójniki podane w ramce. A zatem podobne zadanie. W ramce mamy cztery spójniki i, ponieważ, więc i dlaczego. I jakie tutaj zdania do wykonania? Zadzwonił telefon, podniosłem słuchawkę. Zadzwonił telefon, podniosłem słuchawkę. To są dwa prościutkie zdania pojedyncze. Natomiast musimy zrobić z nich zdanie złożone. Bardzo proste zadanie. Oczywiście tym bardziej proste, że możemy wykorzystać gotowe już jakby elementy z naszej ramki. Zadzwonił telefon, podniosłem słuchawkę. Co możemy wstawić tutaj w środek, żeby z tych dwóch krótkich, pojedynczych zdań stworzyć jedno zdanie złożone? Na przykład zadzwonił telefon, więc podniosłem słuchawkę. Zgadza się? Zadzwonił telefon, przecinek, więc podniosłem słuchawkę. Wróciłam do domu i co możemy wstawić? Jakiś spójnik i włączyłam ulubioną muzykę. Zgadza się? Ma to sens? Oczywiście. Wróciłam do domu i włączyłam ulubioną muzykę. Oddzielamy kreską tuż przy spójniku, przed spójnikiem i stawiamy kreskę pionową, oddzielając dwa zdania składowe. I dalej. Zdobył puchar, grał najlepiej. Zdobył puchar, grał najlepiej. Zdobył puchar i teraz jakby wynika z tego, że grał najlepiej. Czyli co wstawimy? Zdobył puchar, ponieważ grał najlepiej. Zdobył puchar, ponieważ grał najlepiej. Spójnik ponieważ tutaj się znalazł. Oczywiście przed nim zawsze też powinniśmy postawić przecinek. I w okolicach tego przecinka stawiamy właśnie pionową kreskę, żebyśmy mogli zobrazować sobie, gdzie kończy się jedno zdanie składowe, a zaczyna następne. I jeszcze chyba jeden przykład nam został tak. Odezwał się dzwonek, wszyscy wybiegli z klasy. Odezwał się dzwonek, wszyscy wybiegli z klasy. Zostało nam jeszcze jedno słowo w ramce. Oczywiście zgodnie z poleceniem możemy wykorzystać te spójniki, ale możemy też użyć zupełnie innych. Wykorzystamy to ostatnie słowo, ostatni spójnik. Spróbujmy. Odezwał się dzwonek, dlatego wszyscy wybiegli z klasy. Ma to sens i bez problemu udało nam się rozwiązać kolejne zadanie. Oczywiście oddzielamy również w tym ostatnim przykładzie, oddzielamy pionową kreską zdanie składowe pierwsze i drugie.
I tak zrobiliśmy piąte zadanie i przed nami jeszcze jedno, szóste zadanie, które również spróbujmy wspólnie na koniec już naszych zajęć wykonać. Proszę, zobaczcie. Zdania tak, żeby powstały zdania złożone. Ćwiczenie wykonaj w zeszycie. I mamy tutaj kilka rozpoczętych zdań, czyli zdań pojedynczych, które mają jeszcze, zawierają w sobie na przykład spójnik albo przecinek, sugerując, że trzeba będzie dołożyć coś jeszcze do tego zdania, żeby powstało zdanie złożone. Emilka powiedziała, że... I tu mamy wolną przestrzeń do zagospodarowania. Co możemy napisać? Co chcemy, ale pamiętajcie, że musi być tutaj orzeczenie, czasownik w formie osobowej. Emilka powiedziała, że nie lubi chodzić do szkoły. Mogła tak powiedzieć? Mam nadzieję, że nie ma takiej Emilki, która nie lubi chodzić, no ale na potrzeby naszego zadania możemy takie zdanie ułożyć. Emilka powiedziała, że nie lubi chodzić do szkoły. Czy to druga część naszego zdania, czyli zdanie kolejne pojedyncze, które stworzyliśmy, jest pełnoprawnym zdaniem? Tak, bo zawiera w sobie orzeczenie. Czyli Emilka powiedziała, że nie lubi chodzić do szkoły. I kolejne zdanie. Kiedy byliśmy w Warszawie, przecinek i znowu miejsce do tego, żeby coś tu wpisać. Kiedy byliśmy w Warszawie, widzieliśmy Pałac Kultury, na przykład. Kiedy byliśmy w Warszawie, widzieliśmy Pałac Kultury. Mamy również czasownik w formie osobowej, orzeczenie, więc udało nam się stworzyć na pewno poprawne zdanie pojedyncze, a razem wyszło nam zdanie złożone. Jeśli rodzice mi pozwolą, i znów mamy wolną przestrzeń, jeśli rodzice mi pozwolą, przecinek, i co możemy wstawić? Odwiedzę Cię dziś wieczorem. Jeśli rodzice mi pozwolą, odwiedzę Cię dziś wieczorem. Odwiedzę Cię, więc już zostało spełnione to, co powinno znaleźć się w zdaniu, więc orzeczenie jest. I ostatnie. Ponieważ się zgłosiłem, przecinek, i co możemy wstawić? Ponieważ się zgłosiłem, przecinek, wziąłem udział w konkursie. Ponieważ się zgłosiłem, przecinek, wziąłem udział w konkursie. Tak wygląda przekształcanie naszych zdań pojedynczych w zdania złożone, zdań złożonych w zdania pojedyncze, albo uzupełnianie niedokończonych zdań, które razem mają stworzyć nam zdania złożone. Żeby już nam zostało to w głowie. Bardzo prostą definicję. Zdanie pojedyncze to jest każde zdanie, które zawiera w sobie tylko jedno orzeczenie. To może być króciutkie zdanie, ale może być też bardzo rozbudowane. Jeśli zawiera tylko jedno orzeczenie, to zawsze będzie zdaniem pojedynczym. Natomiast zdanie złożone to takie zdanie, które zawiera w sobie więcej orzeczeń, a zatem więcej takich drobnych, składowych zdań, które składają się właśnie na zdanie złożone. Mam nadzieję, że po dzisiejszej lekcji będziecie już mieli dużą łatwość w rozpoznawaniu zdań pojedynczych i złożonych. Natomiast proszę jeszcze uczniów naszych piątych klas o to, żebyście wykonali jeszcze kilka ćwiczeń, w zeszytach ćwiczeń właśnie, na stronie 81 przy temacie zdanie pojedyncze, a zdanie złożone. Mamy 4 ćwiczenia. Bardzo proszę, żebyście w wolnym czasie zmierzyli się z nimi. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia.